taką złą i dobrą monetą, dobrą dla nas, a może gorszą dla Rosji, były ostatnie wybory prezydenckie w tym kraju i to ugruntowuje linię rosyjsko-ukraińską, z którą mamy do czynienia. Czyli ta agresja militarna nie będzie słabła. Ten powód będzie motywował coraz większą rzeszę Ukraińców do przyjazdu do Polski. W tej chwili 2 miliony, wydaje mi się, że pod koniec roku w okolicach 2,5, być może 2 miliony 600 tysięcy. Możemy dojść do poziomu 3,5 miliona pracowników z Ukrainy w Polsce i to będzie swoisty szklany sufit. Więcej raczej nie będzie też w stanie z Ukrainy osób wyjechać i tam na stałe przyjeżdżać do Polski. Natomiast dla nas potencjalne kolejne 2 miliony osób, które jest w stanie wspomóc naszą gospodarkę, oznacza bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczną perspektywę wzrostu przynajmniej przez 5-10 lat.